I tak wreszcie nadszedł ten dzień, piękny, słoneczny, jasny, gdzie oczy wszystkich w całej katedrze są zwrócone na was. Ale to nie wy jesteście najważniejsi tutaj w tej naszej katedrze. Najważniejszy jest Jezus Chrystus, do którego przychodzicie. I dzisiaj po raz pierwszy przyjmiecie Jego ciało do swojego serca. Niedawno, bo wczoraj, zakończył się tydzień kultury chrześcijańskiej. Niektóre dzieci występowały. Dlaczego? Bo były różne talenty. I wiecie dobrze, że każdy i każda z was ma jakiś talent. Są to różne talenty, różne zdolności. Ktoś umie pięknie malować, ktoś pięknie śpiewa, ktoś umie grać na instrumencie, ale ktoś powie, ale ja czegoś takiego nie umiem. Ale może masz talent do mówienia. Mówisz, 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 aż mamusia prosi jej, już nie mów tyle. Ale to też jest talent. Ktoś mówi, ale ja jestem taki skromny, że nic nie mówię. Tylko słucham, słucham, słucham. To też talent. To też zdolność, którą Pan Bóg daje. Każdemu według tego, co uznał za potrzebne. Możemy czasem myśleć, szkoda, że nie mam takich talentów jak moja koleżanka. Ale odkrywamy w sobie swój, ten, który Bóg nam daje. Dzisiaj słyszeliśmy, że apostołom, uczniom Bóg daje talent do tego, aby dotarli do serca ludzi. Mówili jednym językiem, a wszyscy ich rozumieli. Coś mi się wydaje, że mamy trochę podobną sytuację. Mówię do was po polsku i wydaje mi się, że rozumiecie. A jeśli ktoś by czegoś nie zrozumiał, to siostra dopowie. To też mamy coś z tego wieczernika, że tu przychodzą ludzie różnych języków. Nie tylko o was chodzi, ale w niedzielę mamy msze święte w czterech językach. Wy przeważnie przychodzicie na tą mszę dla dzieci. To nie wiecie, ale ksiądz Aleksander odprawia, przeważnie on odprawia o godzinie 3 w języku angielskim. O 9 jest w języku ukraińskim, rano o 7 w języku polskim, a o 8 to przeważnie domena księdza Krzysztofa, który odprawia w języku łacińskim. I tak naprawdę nie chodzi o to, w jakim języku, ale chodzi o to, z kim się spotykamy. Chodzi o to, żeby Jezus mógł dotrzeć do wnętrza każdego człowieka. I to jest ten jeden z talentów, które mamy. Zapraszamy na spotkanie z Jezusem. Co jest i co by trzeba było zapamiętać z tego dzisiejszego dnia? Jest wiele treści, które chciałby się wam przekazać. Ale wy, drogie dzieci, przygotowywałyście się na tą mszę świętą nie tylko rok, ale więcej, bo już od katechezy w wieku przedszkolnym, a modlitwy nauczyli was wasi rodzice, może babcia z dziadkiem. Od momentu, kiedy tutaj byłyście przyniesione jako małe dzieci, kiedy
zstąpił na was Duch Święty poprzez chrzest, kiedy grzech pierworodny został usunięty i zostałyście włączone w Kościół powszechny, od tego momentu Duch Święty w was mieszka, a dzisiaj będzie to o wiele głębiej i pełniej. Chciałbym, żebyście z dzisiejszego kazania zapamiętały tą jedną prawdę, o której dzisiaj Jezus mówi. Kiedy przyszedł do apostołów po swoim zmartwychwstaniu, powiedział im: pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To ustanowienie sakramentu pokuty. Skorzystałyście, drogie dzieci, wczoraj z tego sakramentu. Warto, by do końca życia zaplanować tak swój czas, żeby każdego miesiąca przystąpić do spowiedzi świętej. Każdego miesiąca. Jeżeli przez całe życie będziecie chodzić do spowiedzi świętej co miesiąc, gwarantuję wam niebo. Niebo. Jeżeli będziecie chodzić co miesiąc do spowiedzi i będziecie prawdziwie żałować za swoje grzechy i będziecie mieć je odpuszczone, a będziecie, wówczas macie pewne mieszkanie w niebie. I to chciałbym, żeby w was zostało, żeby co miesiąc być do spowiedzi. A później, jak serce jest czyste, to z radością spotyka się z Jezusem, aby to serce napełnić miłością. Życzę wam, drogie dzieci, aby to wasze dzisiejsze przyjęcie Jezusa było na wieczność. Dzięki wam cały Kościół świętuje. I my również przypominamy sobie pierwszą komunię świętą. Ci starsi pamiętają, że to było w czasach komunizmu, gdzie często nie mieli takiej możliwości i nie siedzieli w pierwszych ławkach na biało ubrani, bo nie wolno było. A dzisiaj mamy sytuację inną. I chociaż wojna jest za oknami, Chrystus przynosi nam pokój i w tym pokoju żyjmy. I więc Jezus Chrystus umacnia was na każdy dzień. Amen.